Witam Was. Dzisiaj robimy sobie kolejny film o kolejnym oleju. Dzisiaj będziemy sobie przerabiać olej z nasion konopi. No tutaj proszę się nie wystraszyć od razu, ponieważ to jest olej robiony z konopi, tak z tych zwanych siewnych, tych popularnych, które nie zawierają tutaj żadnych substancji tych na P, czyli tam aktywujących. Nie mogę tego słowa wypowiedzieć, ponieważ YouTube jest na nie uczulony. Czyli po prostu nie ma tam żadnych substancji, po którym byśmy mogli mieć jakiś odlot czy coś. Czyli jest to czysto zdrowotny olej, który się po prostu tłoczy. Tak, tutaj są nasiona konopi. Tak to wygląda, jak jeszcze ktoś nigdy tego nie widział. Często można je też spotkać w pokarmach do papug. Taka ciekawostka. Dobrze, tutaj mamy tą maszynę, którą ja używam. On tutaj się wyświetli Wam, gdzie można ją dostać. Tą maszynę i jestem sam ciekaw, jak sobie z tym poradzi. Tutaj kilogram tych nasion konopi odmierzony, bo one jest dość twarde. Ciekawe, ile oleju z tego będzie. Jeszcze troszkę dosypiemy. Jest to bardzo fajny olej, który nam tutaj będzie powstawał, ponieważ ten olej ma idealne proporcje omega-3 do omega 6 i to jest właśnie rzadko, mało jest takich olei. Zastanawiam się, na którego tu teraz dać. Może na słonecznik jest za miękki. Gdzie to oddamy na rzepak? On troszeczkę taki większy, jakby rzepak. Dobra, damy na rzepak i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, musi najpierw troszeczkę sobie tutaj ten wylot ogrzać. Ponieważ jak on jest zimny, to tak do końca nie chce wychodzić wszystko. Olej ten zawiera również witaminę E, witaminę B, wapń, cynk, fosfor, magnez. Olej ten zapobiega nam również miażdżycy i usprawnia przepływ krwi. Hamuje on nam również sklejanie krwinek, przez co przeciwdziała nam różnego rodzaju zatorom. Wzmacnia on nam również nasz układ odpornościowy, wzmacnia nam florę jelitową, reguluje gospodarkę hormonalną, łagodzi syndrom zespołu przedmiesiączkowego, działa przeciwnowotworowo, ponieważ blokuje nam przemianę zdrowych komórek w te nowotworowe, działa również przeciwbólowo. Działa przeciwzapalnie, pomocny jest na bóle mięśni i bóle stawów. Pomaga nam również usuwać toksyny z organizmu. To też jest bardzo fajna, cenna taka zaleta. Ma właściwości moczopędne, wykazuje właściwości uspokajające i poprawia nasz sen. Sen jest dzisiaj bardzo ważny, a wiele osób ma naprawdę z nim problemy. Tego warto sobie troszeczkę pomyśleć na ten temat. Pomocny również dla ludzi z awitaminozą, czyli gdy mamy za mało witamin. Łagodzi nam stany zapalne występujące w łuszczycy, AZS, egzemach. Zmniejsza nam również świąt przy tych chorobach. Stymuluje wzrost paznokci i włosów również. Obniża nam poziom cholesterolu, zapobiega chorobom serca. Wspiera prawidłową pracę mózgu i poprawia nam koncentrację. Wspomaga pracę narządów wewnętrznych, szczególnie wątroby i jelit właśnie. Trzeba to czasami odpychać, bo tutaj się może tego troszeczkę za bardzo nagromadzić i się może zatkać ta pasa. Przyspiesza nam również gojenie ran, nawilża skórę, poprawia elastyczność skóry, poprawia również kolor skóry i ją troszeczkę rozświetla, czyli po prostu robi się taka troszeczkę jaśniejsza. Odżywia również naszą skórę, ponieważ wnika dość głęboko. To jest jeden olej z takich, który naprawdę dość głęboko potrafi wniknąć. Można go też również podawać naszym zwierzętom, również poprawia jakość sierści u zwierząt. Olej ten świetnie nadaje się również do sałatek i innych potraw. Ma lekko orzechowy smak. Ale nie wolno go podgrzewać, bo wtedy zepsujemy go i już nie będzie nic wart. Odmładza również naszą skórę. Często jest w kosmetykach do skóry,
i w jakich szamponach do włosów, takich różnych innych rzeczach. Tego często się zaczyna tam pojawiać właśnie w tym składzie. Jest też pomocny przy łupieżu. To też jest taka fajna zaleta. Można tutaj sobie tym olejem wmasować po prostu włosy i on nam troszeczkę pomoże na to. Poprawia nam kondycję włosów i dodaje im grubości i blasku, jeszcze chciałem powiedzieć. Czyli włosy stają się fajne, takie grubsze. Czasem zdarza się, że u niektórych może Was troszeczkę przeczyścić. Tam jest taki troszeczkę ten efekt przeczyszczający. Czyli się nie przestraszyć, jak po nim nagle trzeba będzie biegnąć gdzieś do kibelka na szybko, bo takie opcje mogą się zdarzyć. Fajna pulpa tutaj wychodzi. To można w sumie jeszcze sobie zostawić. Ja to wrzucam do szejków. Takie coś. Jak robiłem to tą ręczną prasą, to właśnie mi to zostało, to dawałem do szejków. Niedużo, dawałem tam gdzieś taką garsteczkę do szejka i tyle. Szkoda to wyrzucić, bo wiadomo, no to konopie, no jakby nie było, to konopi się nie wyrzuca. Bardzo dużo różnych fajnych aminokwasów tutaj mamy właśnie w tych nasionach, w tym co tutaj jeszcze też pozostaje. Część tam przechodzi oczywiście do oleju, a te aminokwasy pomagają no właśnie fajnie mięśnie budować. Jeżeli ktoś ćwiczy, to nasiona konopi powinny być w jego diecie, tylko wtedy bardziej te niełuskane, no bo te mają goryczkę przez tą łuskę tutaj jeszcze, a te niełuskane, które są w handlu, no niestety one są dużo droższe, te łuskane. Te już nie mają tej takiej goryczki, one smakują fajnie tak orzechowo, już jest troszeczkę inaczej. Dobra, no to widzimy się, jak się to tutaj wytłoczy wszystko i zobaczymy, ile tego oleju tutaj nam wyszło z tego. Także do zobaczenia. Mamy zrobione. Mamy znowu wytłoczek, całą masę się przydają. Będziemy do smoothie ładować później. I mamy oleju z konopi. Z kilograma wyszło nam... Momencik. Wyszło nam 250 ml z kilograma oleju z konopi. No dlatego, no też pewnie dlatego taka cena, to by tłumaczyło tą cenę tego oleju. Że jak jednak człowiek sam sobie tego nie wytłoczy, no to nie wie, ile, jak dużo tego nasiona jednak idzie, żeby troszeczkę tego litra uzbierać. No jak widzicie, jest tego sporo. Dobra, także możemy sobie skosztować. Naprawdę bardzo fajny, smaczny olej. Rzadko kiedy się taki spotyka. Nawet ten, który ja kupowałem, też nie dorównywał aż temu. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny olej z konopi. No wiadomo, no tak jak mówiłem Wam w poprzednich odcinkach, co samemu wytłoczymy, no to jednak jest samemu wytłoczone i jest to świeże, jest to od razu, nie jest tam nic utlenione w tym. No jednak, no przez transport, przez wszystko, to wszystko traci na wartości. Każdy podmuch ciepłego powietrza robi swoje, no nie ma się tutaj co oszukiwać. Dobra, także tyle będzie w tematu tego oleju z konopi, także tyle na dziś i pozdrawiam. Witam Was! Zapraszam wszystkich na szkolenie o roślinach letnich, które tutaj dla Was przygotowałem. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Macie tam najważniejsze roślinki, które są całym latem dostępne. Na inne sezony też znajdziecie tam. Także zapraszam na film.